Państwa na kolejnych zajęciach. Tutaj na początku dźwięk się troszkę kołysze. Mam nadzieję, że się zaraz ustabilizuje. Jak widać, rozwijam się technicznie. Nie dość, że nauczyłem się wklejać takie filmiki, to jeszcze opanowałem platformę Teams, w związku z czym od przyszłego tygodnia, czy właściwie od przyszłego miesiąca, od maja, poinformuję Państwa jeszcze o terminach, czy uzgodnię z Państwem terminy, ale zapraszam na jedną godzinę w tygodniu na historię na platformę Teams. A dzisiaj zapraszam na zajęcia pod tytułem Daleki Wschód, Chiny i Korea po 1945 roku. Chiny w pierwszej połowie XX wieku przeżywały istotny kryzys. Kolonialna polityka państw europejskich, agresja japońska, Japonia domagała się ziem niosących surowce w Chinach, wreszcie spory wewnętrzne od powstania na początku XX wieku chłopskiego, aż po rywalizację między dwoma potężnymi stronnictwami, prozachodnim demokratycznym Kuomintangiem z Chiang Kai-shekiem na czele i popieraną oczywiście przez Związek Radziecki Komunistyczną Partią Chin. Mówiliśmy o tym, podsumowując II wojnę światową. Chiny są państwem, które poniosło gigantyczne straty w trakcie tejże właśnie II wojny. My, mieszkając w Europie, pamiętamy o stratach radzieckich czy polskich. Tymczasem straty chińskie były niewiele mniejsze od strat Związku Radzieckiego. Chodzi oczywiście o wojnę toczoną przeciwko Japonii, o japońską okupację Chin. Zakończenie wojny usunęło z Chin Japończyków, ale nie zakończyło wewnętrznego konfliktu. Komunistyczna Partia Chin dążyła do przejęcia władzy. Jej przywódcą był Mao Zedong. Według starej transkrypcji, dziś już nieużywanej, pisało się to Mao Zedong. Stał się przywódcą komunistów w trakcie niezwykle trudnego manewru, tak zwanego Długiego Marszu, czyli przemarszu oddziałów wiernych komunistom z południowego wschodu, z Chin, z Jiangxi do Shaanxi w północno-zachodnich Chinach. Zaraz Państwo zobaczą to na mapce. Nie będziemy wgłębiać się w szczegóły wewnętrznego chińskiego konfliktu. Stanęło na tym, że 1 października 1949 roku na placu niebiańskiego spokoju, na placu Tiananmen w Pekinie, Mao Zedong ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Tutaj mają Państwo na mapce schemat Długiego Marszu. Warto pamiętać, Chiny są olbrzymie. Chiny są wielkie, ilość ludności w Chinach wprawdzie była mniejsza wtedy niż dzisiaj, ale i tak Chiny same dla siebie są osobnym światem. Co stało się z pokonanym rządem Kuomintangu? Otóż przedstawiciele rządu wycofali się na jedną z wysp u wybrzeży Chin, na stosunkową dużą wyspę zwaną kiedyś Formozą, a teraz nazywa się to Tajwan. I rząd Kuomintangu trwa tam w zasadzie do dzisiaj. Chiny Ludowe próbowały pod koniec lat 40. inwazji na wyspę. Nie udało się to. Mamy tutaj dość trudną do zdefiniowania sytuację, a mianowicie rząd Tajwanu, który oficjalnie nazywa się Republika Chińska, uważa, że to on jest prawowitym rządem Chin, a całe Chiny kontynentalne zbuntowały się po prostu przeciwko rządowi. Dokładnie odwrotnie, rząd Chin Ludowych nazywa Tajwan zbuntowaną prowincją i ponieważ Chiny są polityczną i gospodarczą potęgą, to rząd w Tajwanie jest uznawany tylko przez 16 malutkich państw Oceanii i kilka krajów Ameryki Południowej, na których Chinom niespecjalnie zależy. Tajwan, bo tak się zwykle skrótowo nazywa to państwo, jest stosunkowo mały, to jest troszkę więcej niż 10% Polski, 35 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przy czym jest to niewątpliwie potęga gospodarcza, jeden z tak zwanych azjatyckich tygrysów. I kolejna rzecz ciekawa, polityczny konflikt między Chinami a Tajwanem
niespecjalnie przeszkadza w faktycznej gospodarczej współpracy. Potęga Tajwanu polega między innymi na tym, że jest on jedynym producentem wielu komponentów do budowy komputerów. Jeżeli Państwo oglądają to na komputerze, to komputer ma płytę główną, a wszystkie płyty główne dla komputerów na całym świecie produkują firmy na Tajwanie. Tajwan jest, to może ciekawostka, ale warta wspomnienia, Tajwan jest światowym liderem w produkcji rowerów. Wszystkie większe marki mają siedzibę na Tajwanie. Do niedawna jeszcze niemożliwe było, żeby samolot czy statek, który leciał z Tajwanu do Chin, mógł bezpośrednio od razu w Chinach wylądować czy do chińskiego portu dobić. Płynęło się zwykle przez Wietnam albo przez Japonię. W tej chwili tak silnych restrykcji już nie ma, ale polityczny konflikt trwa. I każde zaostrzenie sytuacji międzynarodowej w tym rejonie budzi obawy o ewentualny konflikt między Chinami a Tajwanem. Jak tymczasem toczyły się dzieje Chin Ludowych? Sytuacja w Chinach Ludowych była pod istotnym wpływem stalinowskiej Rosji pod koniec lat 40., na początku lat 50. Na wzór radziecki przeprowadzono kolektywizację rolnictwa, czyli utworzono państwowe czy spółdzielcze gospodarstwa rolne na wsi chińskiej, którą wówczas zamieszkiwała większość Chińczyków. Rozparcelowano wielkie gospodarstwa i padła obietnica rozbudowy przemysłu ciężkiego na wzór zachodni, przy czym Chiny nie miały do tego absolutnie warunków, ani kadry, ani doświadczenia, ani właściwie żadnych podstaw. Na początku nowa władza wydawała się względnie tolerancyjna, jeżeli chodziło o wyrażanie poglądów. Kampania Stu Kwiatów miała dopuszczać różne zdania i opinie na temat dalszego rozwoju sytuacji w Chinach. Szybko okazało się, że ta wolność jest pozorna i szybko została stłumiona, zastąpiona jedyną narracją partii i jej ukochanego przewodniczącego Mao Zedonga. Czerwona książeczka, jakiej okładkę widzą Państwo na ilustracji, to podobno dzieło, które ma niemal tyle nakładu co Biblia. Drugie co do liczności nakład w skali świata. Do tragedii doszło na przełomie lat 50. i 60. Władze ogłosiły wówczas wielki skok. Całkowitą kolektywizację rolnictwa tam, gdzie jeszcze do niej nie doszło, i zamierzano dorównać zachodnim potęgom ekonomicznym we wszystkich wskaźnikach. No, wskaźnikiem w tych latach istotnym dla oceny rozwoju gospodarki była produkcja żelaza. Chiny miały więc produkować stal tak jak państwa zachodnie, przy czym ciężarem produkcji żelaza obłożono wszystkich, także ludzi mieszkających na wsi, także i oni mieli produkować stal bez jakiegokolwiek przygotowania, bez jakichkolwiek warunków. Czym to się skończyło? Ponieważ rozliczano z tej produkcji krwawo i okrutnie, to w pierwszym roku do produkcji zużyto niemal wszystkie narzędzia rolnicze, czego efektem oczywiście w następnych latach był wielki głód, wielki nawet jak na skalę chińską. Przymusowa rozbudowa przemysłu nie tylko okazała się nieskuteczna, lecz zniszczyła rolnictwo, co kosztowało jakieś 20 do 40 milionów ofiar. Nie był to jedyny wewnętrzny kryzys w komunistycznych Chinach. Nieco później, na przełomie lat 60., aż do śmierci Mao Zedonga w 76., trwała walka o władzę wewnątrz partii, między konserwatywnym komunistycznym stronnictwem i reformatorami, których przywódcą stał się Deng Xiaoping. Rewolucja kulturalna. Proszę Państwa, Chińczycy, konserwatywni komuniści doszli do wniosku, że przeszkodą w tworzeniu nowego społeczeństwa jest tradycyjna kultura chińska i to, co przenika do Chin z Zachodu. Rozpoczęły się brutalne prześladowania intelektualistów, nauczycieli, inżynierów, także po prostu przeciwników politycznych. Przeciw nim wysunięto Hunwejbinów, czyli młodzież z tak zwanej Czerwonej Gwardii.
Przy okazji zginęło wielu ludzi i zniszczono znaczną część chińskiego dziedzictwa kulturalnego. Śmierć Mao Zedonga nie przerwała walki o władzę. Do władzy próbowała dostać się żona Mao Zedonga i jej stronnictwo, potem nazwane Bandą Czworga. Ostatecznym zwycięzcą okazał się Deng Xiaoping i jego reformatorzy. To oni odpowiadają za obecną, dość skomplikowaną sytuację w Chinach. W Chinach przynajmniej nominalnie cały czas przy władzy jest Komunistyczna Partia Chin. Obowiązuje komunistyczna retoryka i komunistyczne hasła, chociaż praktyka, w szczególności gospodarcza, całkowicie temu przeczy. Chińska gospodarka funkcjonuje na zasadach z grubsza wolnorynkowych, biorąc poprawkę oczywiście na olbrzymią korupcję, taką zwykłą i tę polityczną. To dzięki reformom Deng Xiaopinga Chiny mogły się stać tym, czym są dzisiaj w sensie gospodarczym, to znaczy gigantyczną fabryką świata. Chiny potrafiły wykorzystać swój wówczas no niemalże jedyny potencjał, którym była niezwykle liczna i mało wymagająca siła robocza. Już teraz tak nie jest, już ta siła robocza nie jest tak mało wymagająca, a i poziom wykształcenia istotnie się podniósł, ale Chiny zostały fabryką świata dlatego, że potrafiły naśladować i produkować to, co gdzie indziej, tyle że wielokrotnie taniej. Są tacy, którzy twierdzą, że wolny rynek, swobody ekonomiczne przynoszą demokrację. Chiny zdają się nie potwierdzać takiej właśnie teorii. Proszę zwrócić uwagę na jedno z najbardziej znanych zdjęć reporterskich w XX wieku. Człowiek z reklamówką, który powstrzymuje przynajmniej na razie 4 czołgi. Proszę spojrzeć na datę. 4 czerwca 1989 roku. Ta data jest dość istotna w historii Polski. Tegoż właśnie dnia przecież, 4 czerwca 1989 roku, przeprowadzono w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Państwo pamiętają, były one wynikiem uzgodnień Okrągłego Stołu, tak zwane wybory kontraktowe, one nie były w pełni demokratyczne, były jednak punktem zwrotnym. Polska zaczęła dość szybko iść w stronę demokracji od 4 czerwca właśnie. Kilka dni wcześniej na centralnym placu Chin, placu Niebiańskiego Spokoju, tym samym placu, na którym Mao w 1949 roku ogłaszał powstanie komunistycznych Chin, miała miejsce olbrzymia demonstracja studencka. Studenci domagali się demokratyzacji kraju. Demonstracja została rozpędzona. Nie wiemy, ile osób zginęło, mówi się nawet o 2000, a sytuacja w Chinach pozostaje taka, jak po śmierci Mao. To znaczy, mamy względnie wolnorynkową gospodarkę i już może nie totalitarny, ale autorytarny system polityczny, nie dopuszczający do władzy nikogo, kto wywodziłby się spoza chińskiej partii komunistycznej. Nikt nie potrafi powiedzieć, jak bardzo taki system jest stabilny, czego potrzeba, żeby zachwiać takim systemem, żeby postkomuniści chińscy stracili władzę. Jak na razie od kilkudziesięciu lat sytuacja jest stabilna. Przenieśmy się teraz troszkę na północny wschód, na Półwysep Koreański, do Korei. Proszę Państwa, my Polacy skarżymy się czasem i nie bez racji, że mieszkamy między dwoma potęgami, między Niemcami a Rosją. Litwini czy Ukraińcy mają prawo się skarżyć, że mieszkają między dwoma politycznymi czy kulturowymi potęgami, między Rosją a Polską. No to proszę spojrzeć na Koreańczyków, których sytuacja jest jeszcze trudniejsza, albowiem mają trzech potężnych sąsiadów. Od północy Rosję, od zachodu Chiny, a za morzem od południa Japonię. Korea w ciągu XIX i XX wieku była polem walki między tymi trzema państwami, które starały się uzyskać w Korei wpływy.
na początku XX wieku, po wojnie rosyjsko-japońskiej, zwycięzcą w wojnie o Koreę okazała się Japonia. Od 1905 do 1945 cały Półwysep Koreański okupowany był przez Japonię. Rzadko się u nas mówi, no bo dla nas centrum świata jest Europa i trudno się dziwić, rzadko u nas się mówi, że poza spotkaniami Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie czy Poczdamie miała jeszcze miejsce w roku 1943 konferencja w Kairze, gdzie przywódcy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Chin, Chiang Kai-shek, przywódca Chin, ustalali przyszły kształt kontynentu Azji po zakończeniu wojny, po pokonaniu Japonii i zgodzono się, że Korea powinna po 40-letniej japońskiej okupacji odzyskać niepodległość. Trudno było powiedzieć w jakiej formie, tym niemniej liczono, że Korea niepodległość odzyska. Niestety, choć Japończyków udało się z Korei usunąć, historia Korei okazała się trochę podobna do sytuacji Niemiec, a mianowicie rozpoczęła się okupacja części północnej przez Związek Radziecki. Związek Radziecki do wojny z Japonią przyłączył się zaledwie na 9 dni przed jej całkowitą klęską. Tym niemniej Rosjanom udało się pobić tak zwaną Armię Kwantuńską i zdając spore obszary w Azji, między innymi Koreę. Południowa część Półwyspu natomiast dostała się pod dominację wojsk amerykańskich. W sierpniu 1948, to niemal jak w Niemczech, w Seulu utworzono Republikę Korei, na czele stanął Lee Syngman. I tak jak w Niemczech, odpowiedzią było utworzenie we wrześniu 1948 Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, po prostu Korei Północnej. Premierem rządu został Kim Il-sen, ten z obrazka. Nie wiem dlaczego w koreańskiej modzie, tej właśnie modzie przywódców, obowiązuje zawsze zapięcie na ostatni guzik do samej szyi, tak jak to widać tutaj na wizerunku Kim Il-sena. O ile w Niemczech podział państwa okazał się trwać ponad 40 lat, o tyle w Korei sytuacja nie była aż tak stabilna. W niecałe 2 lata później, w czerwcu 50 roku, wojska Korei Północnej wkroczyły na terytorium Korei Południowej. Linią demarkacyjną i wtedy, i teraz jest geograficznie 38 równoleżnik. Korea Południowa ma dość niedogodne w tej sytuacji położenie. Jej stolica Seul leży tuż przy linii demarkacyjnej, tuż przy linii granicznej i atak na stolicę jest stosunkowo prosty, to jest po prostu blisko. W odpowiedzi na taką agresję zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ-u i już 2 dni później uznała, że doszło do agresji i wysłała do Korei, zgodnie z uprawnieniami Rady, siły międzynarodowe, na ich czele stanęli praktycznie Amerykanie i znaczna część międzynarodowych oddziałów Korei, oddziałów ONZ-u tak naprawdę, składała się z Amerykanów, choć walczyli także żołnierze 16 innych państw. Zagadką do dzisiaj pozostaje stosunek Związku Radzieckiego do tego faktu. Przedstawiciel Związku Radzieckiego nie pojawił się na obradach Rady Bezpieczeństwa. Spodziewano się, że Związek Radziecki skorzysta ze swoich praw i zgłosi weto. Wtedy interwencja wojskowa nie była możliwa. Skoro przedstawiciela radzieckiego nie było, weto nie padło i żołnierze mogli trafić do Korei. Do dziś nie wiadomo, czy było to celowe działanie, czy jakieś niedopatrzenie. Tak czy inaczej doszło do wojny w Korei między oddziałami ONZ-u a agresorami z Korei Północnej, przy czym w ciągu 2 miesięcy Koreańczycy z północy opanowali niemal cały Półwysep Koreański, 5% terytorium zaledwie zostało wolne od okupacji. Dowódcą sił sprzymierzonych, dowódcą sił ONZ-u w Korei został człowiek, który wygrał wojnę na Pacyfiku, amerykański generał Douglas MacArthur. On potrafił doprowadzić do odwrócenia sytuacji. Zorganizował desant na tyłach wojsk północno-koreańskich w Incheonie
i w ciągu kilkunastu tygodni sytuacja się niemal dokładnie odwróciła. Tym razem to wojska ONZ-u opanowały większość terytorium Korei, w tym także obszary dzisiejszej Korei Północnej. Kolejnym zwrotem była ofensywa tak zwanych chińskich ochotników, czyli faktycznie regularnej armii chińskiej, która została przesłana przez Chińczyków do Korei i znów doprowadziła do opanowania znacznej części półwyspu przez wojska północy. Sytuacja politycznie zmieniła się dopiero na początku roku 1953. W 1952, zgodnie z kalendarzem, w listopadzie, były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Prezydentem Stanów Zjednoczonych na tę, a jak potem się okazało na następną kadencję, został generał Eisenhower, doświadczony wojskowy, w czasie II wojny zwierzchnik sił sprzymierzonych w Europie. Natomiast w Związku Radzieckim w pierwszych dniach marca zmarł Józef Stalin. Takie polityczne zmiany, a z drugiej strony brak jakichś znaczących skutków militarnych działań, żadna strona nie była w stanie uzyskać istotnej przewagi. Obie strony przystąpiły do rokowań i w lipcu 1953 roku podpisano tak zwany rozejm w Panmundżomie i ustalono strefę demarkacyjną, która ma rozdzielać wrogie wojska na tym samym 38 równoleżniku, od którego zaczęła się wojna. Strefa obejmuje po 2 km w każdą stronę, łącznie 4 km. Proszę Państwa, oczywiście planowano podpisanie traktatu pokojowego, do czego jednak nie doszło do dzisiaj. Z czysto formalnego punktu widzenia wojna koreańska trwa nadal, trwa tylko rozejm, przerwane są działania wojenne. Strefa wokół linii demarkacyjnej jest podobno bardzo ciekawa przyrodniczo. Nie można tam wchodzić. 4 km szerokości strefy wolnej od ingerencji człowieka. Podobno można tam spotkać gatunki, które wyginęły już dawno. Nie spodziewam był się dynozaurów, ale niemalże. Nie można do tej strefy wprowadzać czy wnosić jakiejkolwiek broni, w związku z czym w miejscu, gdzie jest jedyne przejście graniczne, praktycznie niefunkcjonujące, bo do Korei Północnej wejść praktycznie nie można, stoją tam żołnierze sił międzynarodowych, którzy nadal pilnują tej linii, a także żołnierze północnej i południowej Korei, przy czym żołnierze koreańscy, wszyscy tam służący, są mistrzami w sztukach walki, no bo jak wiadomo, broni wnosić tam nie można. Ustaleń na szczeblu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u niemalże wymagało wydarzenie sprzed kilku lat, kiedy to nad jedyną drogą prowadzącą z Korei Północnej do Południowej pochyliło się bardzo mocno drzewo powalone przez wichurę, groziło, że się przewróci, no i trzeba było drzewo ściąć, a w tym celu potrzebna była piła mechaniczna czy siekiera, ale to byłoby złamanie założeń rozejmu, nie wolno wnosić broni, więc dopiero na szczeblu międzynarodowym wysłano delegację, która miała drzewo uprzątnąć. Odbiciem wojny koreańskiej w kulturze masowej, gdyby Państwo mieli czas, to bardzo polecam, bo rzecz jest odprężająca, był amerykański serial komediowy z lat 70. i 80., a mianowicie MASH, Ruchomy Szpital Chirurgiczny Armii, tak się rozwija ten skrót. Serial opowiadał o pracy lekarzy podczas wojny koreańskich zatrudnionej w takim szpitalu, przy czym jako, że serial pochodził z lat 70., z okresu po przegranej przez Amerykanów interwencji w Wietnamie, to był to serial o wydźwięku bardzo mocno pacyfistycznym, antywojennym. Proszę Państwa, to się nie do końca zestarzało, serial jest komediowy i zdarza mi się oglądać z czystą przyjemnością. Skądinąd ostatni jego odcinek jest na drugim miejscu rekordów widowni telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w 83 bodajże roku emitowano ostatni odcinek ostatniego sezonu, oglądało to 106 milionów widzów. Ten rekord został pobity dopiero 10 lat temu przez finał rozgrywek baseballa i to tylko o 200 tysięcy widzów. Także MASH pozostaje na szczycie amerykańskiej listy przebojów.